Cześć, pozdrawiam Was z bardzo gwarnego targowiska w Katmandu. Może się przybliżę, bo ciężko mnie usłyszeć w ogóle. Chciałem Wam dzisiaj pokazać roślinę, która jest używana do robienia talerzyków. Ma bardzo mocne liście. Niesamowicie wygląda, pokażę Wam zaraz. Popatrzcie. O, takie talerzyki się robi. Sprzedaje się też pojedyncze liście, bo czasem się ich używa do składania ofiar na świątyniach. Te talerzyki pochodzą z drzewa, które ma nawet polską nazwę. Nazywa się damarzyk mocny. I jest tutaj bardzo pospolitym drzewem w Himalajach. A na dodatek ma takie mocne liście, które się nie rwą. Można je zszywać nitką i normalnie się trzymają. Także dodatkowo jeszcze jest to roślina bardzo ceniona, bo ma pachnącą żywicę, bardzo cenioną w Indiach. Ta żywica jest także używana do składania ofiar w świątyniach. Tak? Także Shorea robusta, czyli damarzyk mocny. Warto zapamiętać, będąc w Nepalu, bo jest to jedno z najważniejszych drzew w tym regionie. Pozdrawiam Was z tego pięknego kraju. Cześć!